Wychowałem się w Warszawie. Jest to miasto, które wyrosło na ruinach i nawet miejsce, w którym pracuję, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, znajduje się w budynku dawnej kwatery SS na terenie dawnego getta warszawskiego. Moje badania dotyczą stosunków międzygrupowych, czyli dotyczą relacji między ludźmi, a w szczególności uprzedzeń. Badania pokazują, na jakie ludzkie motywacje odpowiadają takie przekonania oraz jakie są ich konsekwencje. Historia Warszawy i historia Polski w ogóle, czy historia wszelkich miejsc, które doświadczyły w swoich dziejach ludobójstwa czy konfliktów zbrojnych, skłania nas do tego, aby wykorzystać wiedzę naukową do lepszego zapobiegania konfliktom etnicznym w przyszłości.